Hej, cześć, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed'a Liberation. Takie to zdziwienie. Wracam po... Tak, chyba bodajże już pół roku bez Assassin's Creed'a Liberation. Jak nie lepiej. Tak, to ja u was teraz zdziwienie na twarzach, że wracam do takiej gry, przy której, no tak naprawdę ona nie jest aż taka... dla mnie na ten moment ważna, ale jeżeli serio już nie wiem co nagrać, to warto na przykład sobie przypomnieć to co nagrywałem wcześniej. Dobra, nie chcę mi się zbierać tych wszystkich pierdół, bo wiecie, za niedługo będzie wychodził najnowszy Assassin Syndicate. Jeszcze mam i tak na głowie Rogue'a, więc nie wiem jak ja się z tym wszystkim wyrobię. Ale tak, powiem wam szczerze, będę true story mówił. Ja nie kupię tej gry, po prostu ją pobiorę. To draw Ulloa out, we can hit the Spanish where it hurts, in the flotilla. Two military vessels are anchored at the port. If anything were to happen to them, Ulloa could not ignore it. I'll see what I can arrange. No tak jak mówię, no ja Syndicate'a nie będę kupował. Bo wała mam znowu wydawać tyle kasy i w ogóle z tego, no, przysłowiowo nic nie mieć. Bo jak dla mnie to jest niekorzystne. I szczerze mówiąc zostawię sobie już tą Evelyn w takiej postaci asasyna na biało, no bo tradycyjnie, jak każdy pamięta te pierwsze początki Assassin's Creed'a, to zawsze to była biała szata, kaptur, miecz, no i ukryte ostrze. Więc coś, co powinno być nieodmienną częścią tej gry. A jak widać, Syndicate lubi teraz, Ubisoft lubi teraz po prostu przekręcać się w czasie i nanieść się teraz na czasy wiktoriańskie. No kurde. Jak dla mnie to już jest gruba przesada. Nawet jak dla mnie. Ale czasy wiktoriańskie to już jednak, kurde, za dużo. Dobra, teraz miałem iść do doków. Co prawda tutaj są jakieś tłumy. A zaraz, jak się w was wtopię. Dobra, tamci już mnie nie widzą. Biegnij sobie, kobieto, spokojnie. No chociaż tą jedną skrzynkę bym sobie zebrał, jeśli będę w stanie. O, dobra. A, zapomniałem. W starszych Assassin's Creed'ach to trzeba było przytrzymać, żeby taką skrzynkę otworzyć. Brawo. Dobra. Chciałbym jakiś temat wam przytoczyć. Mianowicie zastanawiam się nad kupnem tej FIFA 16. Bo teraz dużo się słyszy, że ostatnio były reklamy dotyczące nowego polskiego komentarza. Tak, komentarza. Z Jackiem Laskowskim tym razem. Czyli Szaranowicz już jest na emeryturze. No i jeszcze profesjonalny Szpakowski, który komentuje wszystkie możliwe mecze, jakie mu tylko do rąk wpadną. Dobra. No i mianowicie 43 tysiące nowych zdań, które zostaną wypowiedziane przez komentatorów. No ciekawa sprawa, 43 tysiące zdań. To jest i tak sporo, jak dla mnie. Chyba ja nawet tyle nie wypowiedziałem tych zdań w ciągu całego nagrywania na YouTube. No dobra, może już i tyle powiedziałem, ale kurde, to jest tak potwornie dużo. 43 tysiące zdań. No ale jak im się uda ta FIFA 16, bo szczerze mówiąc nie wiem czy czekać po premierze, czy pre-order jeszcze ogarnąć. No sam nie wiem, naprawdę. Ale jeżeli bym poczekał tak z tydzień, dwa i zobaczył jak ta gra się będzie prezentować, to efekty będą naprawdę zniewalające i szesnastkę będzie się chciało serio grać. Dobra. Kobieto, już możesz się odnurzyć. Nie pójdź mi tak głęboko, bo jeszcze się zatopisz. Dobra.
Dobra. O, fuck. Stop! Nie szukaj mnie nawet. Nie widzisz mnie. Nie wiedzą, że to ona. Dobrze. Ciekawe zbieg okoliczności. My teraz chcemy ich powykańczać. A wiecie, że to nie jest taki też prosty challenge. No chodź, 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 chodź. O, oh yeah. Piękne wykończenie. Aha. Tak, nie zwracaj na to dużej uwagi. Ale ukryj się, skamp. No. Tak jak chciałem. Aha. No tak, niby ich teraz wyeliminowałem, ale tak naprawdę nie wyszło. Ale wracając jeszcze do tych komentatorów. No, nowy komentator też Szaranowicza, to jest jedna rzecz. 43 tysiące zdania, to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, widełki, które będą w FIFA nadal funkcjonowały. No kurde, ale widełki. No cóż, uczciwość musi w końcu zapanować, bo wiecznie tak nie może być. I tak będą bogaci ludzie, którzy wydadzą masę kasy na FIFA Points, żeby tylko załapać się na jakiegoś Benzemkę, Neymarka, kurde, Cristiano Ronaldo, Penaldo, na Messiego, na cokolwiek tego, kurde, ludzie wyczekują. A gdzie w tym wszystkim inni piłkarze? Kurde, przecież FIFA to nie tylko Messi i Ronaldo. I na tym się kończy. Znaczy, co po niektórych ludzi tak uważają, że dla nich gra się kończy tylko przy dwóch piłkarzach. Ale to jest smutne. To muszę przyznać. To jest smutna wiadomość, że kurde, ludzie zamiast wykorzystywać każdego piłkarza, który ma naprawdę te zdolności, no to po prostu wydam sobie 3000 zł na FIFA, kupię sobie pierdyliat FIFA Pointsów i kurde, i będę miał na Messiego. No i ktoś mnie musi pułkować na Steamie. No. Recognize me now, kapitan? No. Juli. El Cat. Medusa! Men! Subdue her at once! Ciebie głowa boli? Dobra, trzeba będzie walczyć, na to wychodzi. Ale jak... O! Yeah, podwójny kill. O, ten komod z najbardziej lubiłem zawsze. Chciałem mecz. O kurde, lagi teraz mam. A czemu mam takie lagi? Weźcie mi powiedzcie. Dobre. O, co ona tym mieczem robiła? Have mercy! I'll trouble you no further. I'll give up ale and ragwater. I'll mut and monger no more. I'll go to church. Please leave me now to my sad monkish end. You mistake me for your judge and executioner, brother Dominguez. Save yourself if you're not too slow with liquor. I co, i oszczędzisz? Dobra, trzeba uciekać w takim razie. Bo innego wyboru to nie mamy. Ucieczka jedynym sposobem na uratowanie postaci. Ale dobra. To zależy, co wy też powiecie, bo jedni teraz będą mi proponować PSA 16. O, jaki wybuch. Ale mianowicie chodzi o to, że teraz będzie konkurencja. FIFA 16 czy PS 16. I to będzie naprawdę trudne. Bo jak wiecie, PS to jest taka teraz gra, taka druga FIFA wychodzi z niej. Taka jeszcze mało popularna, ale powiem wam tak. Znając życiem, za kilka lat PS będzie taki sam jak FIFA za te czasy, albo za wcześniejsze jeszcze. No tak będzie, ja wam mówię. To jest tylko kwestia lat, kwestia wybicia się tej firmy, która produkuje całe PSA. Kurde, nie wiem, czy mam te spadki. Mimo tego, że mam wykokszonego kompa, to nadal mam te spadki. To jest dziwne. No cóż, technologii nie ogarniemy do końca zawsze. Ale
Najważniejsze, że sobie tak po prostu wpadłem na pomysł, a czemu nie zagrać w Liberation? Czemu nie? No i udało się, jakoś tak sam z siebie odpaliłem tą grę, żeby po prostu pograć. No i jak widzicie, no wróciłem, no może nie w wielkim stylu do nagrywania, bo jak wiecie, tak jak wam mówiłem, no zdarzy się, że raz tam coś nie nagram w którymś dniu, no bo wiecie, no mam swoje też sprawy na głowie, żeby nie było. A, se tak skoczymy. To wiecie, grając w tą grę sobie przypominam, jak grałem w Assassin's Creed 3, kurde. No tak, bo musiałem zajumać. Bo wiecie, inaczej by było gorzej. O kurde, zabić to podwójne zabójstwo. Zabić to podwójne zabójstwo. Dałoby radę? Da radę. A dlaczego miałem nie dać radę? I lagi, spadki FPS-ów. O kurde, da się to rzucić? Czekaj. Da się go przekupić? Well, perhaps I might be convinced. Dobra. No fajnie, ciekawe czemu się to powiększa. Stale. No fajnie, fajnie, fajnie. Że tam wskoczę. W ogóle. Kurde, mam poziom rozgłosu trochę taki wysoki. Fajnie by było to jakoś troszeczkę ograniczyć. No ale chyba nie tak. Tu niby możemy kogoś zabić. Tam jakiś papierek. Ale ja biegnę do misji, ja nie mam czasu na pierdoły, serio. Jak mam skończyć jednego i drugiego asasyna w krótkim czasie, to wiecie, to muszę się sprężyć i to na maksa. Ale skacze ładnie Evelyn. Dobra, zaczynamy. My student, by now you have surely seen the havoc the rebels wreak. A plan forms in my mind, but we must act fast. To receive your new orders, find me in the graveyard, my last safe refuge in the city. Make haste. Mamy pogadać z Agatę. A, z tym mużojem. Pamiętam. Ten na tych bagnach. Dobra. O czym jeszcze można tak pogadać? Zanim kompletnie was nie zanudzę. O, możemy sobie tu odświeżyć punkt widokowy. A dlaczego by nie? Co myślicie w ogóle o pierwszym debiucie Angela Di Marii w PSG? Jeżeli ktoś w ogóle słyszał, że ten piłkarz teraz już gra w Ligę, a konkretnie w PSG, czyli tam gdzie nadal jeszcze Ibra gra. Ale no powiem wam, Di Maria no pokazał magię odkąd wszedł na boisko. A prawie chciał nawet jeszcze bramkę sobie strzelić, pierwszą. Ale dostał naprawdę przefantastyczną asystę. Co Lavezzi porobił? Dobra, Lavezzi nie jest aż taki popularny jak Di Maria czy Messi, jeżeli chodzi o reprezentację Argentyny. Ale co Di Maria w ogóle mu tak dośrodkował, to Lavezzi po prostu to zrobił z niezwykłą gracją. Powtórzył, no zrobił to co, tak można powiedzieć, taki prawilny rodak. Argentyńczyk podał do Argentyńczyka i on to wykorzystał, więc no, powiedzmy sobie szczerze, że no, jeszcze brakowało tam Pastore, bo on siedział na ławce, ale on też z Argentyny. No, powiem wam, jeżeli by cała ta trójka była na ofensywie, czyli na przykład za Cavaniego, Lucasa i Ibry, to wam powiem, że to by była miazga. Di Maria oczywiście na prawym skrzydle, bo jakby inaczej
on najlepszy do tego, do tej pozycji. Nawet si, lewe skrzydło, a Pastore. No Pastore mógłby spróbować się sprawdzić na ataku, chociaż już raz był na... On był bodajże na lewym skrzydle, albo na prawym, ale mógłby się sprawdzić naprawdę na tym ataku w środku, jako przynajmniej środkowy napastnik. No powiem wam, że to by była zarąbista rzecz. Jeżeli tak. Jeżeli tak będzie. Your face has been scarce around the bayou. Do you outgrow your need of me? I came the moment I received your message. I had a nightmare. I dreamt that you turned. No. Never mind. I wonder if you would humor your old mentor with a show of loyalty. Agathe, I need not humor you. I am loyal. What do you need? I don't know what you and Monsieur Blanc have been conspiring, but it is clear that now, amid the chaos of the riot, Oyor will finally be forced to leave La Balise and negotiate for peace. Our moment is now. With the kidnapper dead and safety restored, my mission will be complete. I will find peace. There is only one path the governor can take. The others are barricaded or in flames. You must prepare an ambush and strike at just the right moment. Find him and kill him. I will. O, to trzeba będzie jakiegoś bossa zarąbać. Dobra, no to kontynuuję moją myśl. Fajnie, że się po powietrzu spinałaś, Evelyn. Też bym tak chciał. Ale dokończając moją myśl, tak, no mówię wam, to trio, jeżeli by się kiedykolwiek sprawdziło na ataku w serio, na jakimś meczu, to po prostu to by była, no miód malinka. Nawet lepiej, bym powiedział. No, trzy wisienki na torcie. Dobra. Ale na przykład taki eksperyment zrobić w FIFA 16, jeżeli bym w ogóle sobie ogarnął sobie tak na ataku Lavezziego, Di Maria i Pastore, nie? No, ja wam mówię, no, wybuchowa mieszanka trzech Argentyńczyków z Ligę i to jeszcze z PSG. No... Everything I need for an ambush. O kurde, aż sobie przypomniałem tą misję. Cholera. Teraz zabij tu czterech w mniej niż 4 minuty. Jak wam się uda. Dobra, to nie jest trudne. Tylko trzeba dobrze podejść do tej misji. Skutecznie, zwinnie. No i tak jak mówię. Kurde, ile razy musiałem zaspamić, żeby ostrzy wysunąć. Ale jakoś to idzie, nie? Jak widzicie. Nie jest źle. Tego teraz nie odbuduję. A tych to bym powystrzelał, jakby się dało. Tylko to mam zrobić bez wykrycia. Czekajcie, zrobimy tak, bo ja pamiętam. Ja wszystko pamiętam. Teraz zrobimy... Kurde. No. Teraz weźmiemy takie... Okej. Wycelujemy. Kurde, ty nie biegaj, kobieto. Okej. No i teraz ostatniego się pozbyć, co nie będzie problemem. No i świetnie. A, jeszcze mam skillsy do asasyna, spokojnie. Wszystko w Paryżu się to ogarnęło. Dobra. Ale o Bugity to ja już nie będę opowiadał, bo Bugity to jest w ogóle haniba, porażka, etc. Bo nie, serio. O tej grze nie ma co mówić. Jeden wielki shit. Ooo. Dobrze, zbiorniczek zniszczony. A teraz będzie wybuch i trochę jazdy konnej. Przepraszam, że spoileruję, ale troszeczkę sobie przypominam. Bo zanim robiłem tą serię, czyli jakieś 9 miesięcy temu, coś takiego.
to właśnie wcześniej jeszcze sobie przed tą serią ogarnąłem po prostu samą grę Liberation. I troszeczkę żebym to przechodził, no i teraz będzie ciekawie. Bo teraz trzeba będzie w odpowiednim momencie to strzelić, żeby nie nawalić. No to będzie kaszka z mleczkiem. Coś takiego zrobić. Kurde, ale ludzie mi lubią spamić na tym TS-ie. Naprawdę, lubią to robić. Nawet kiedy nie wiem, że jestem, to i tak pewnie zaspamią. Ach, ten parkour, wszystko z Assassin's Creed'a trójki to się zaczęło. Uwierzcie, to je parkour sprzed 3 lat. O kurde. Bo o mało nie było gorzej. Kurde, serio. Evelyn, nie skacz tak. Zdążę to? Dobra, tu skacz. No ja mam nadzieję. Dobra, zdążyliśmy. A teraz jeszcze tam pojumpać. No co mogę wam jeszcze tutaj poopowiadać? Pewnie zaraz się zastanowicie, kurde, dlaczego żeś znowu nagrał Asasyna. A no, taka chęć mnie naszła, no co miałem znowu Wiedźmina wysłać? Mnie się nie śpieszy z seriami, uwierzcie mi. A właśnie, miałem wam jeszcze powiedzieć o Eviebocie. Tak, z Eviebotem będzie tak, że wrzucę to w weekend. Bo już mam nagrany materiał, co prawda, z Eviebota. I to aż trwający 50 coś minut. Ale ja to jakoś tak skrócę, żeby to było jakieś 10 minut, 10-15. Tak, żeby to się dało obejrzeć, bo no bo jak wrzucę całość, to tego aż się nie będzie dało oglądać. A jak wiecie lub nie, to... O kurde, fuck, nie zdążę. Nie zdążę, nie ma wała. Nie ma wała. O kurde. Będzie desynchronizacja. No jak mogłem zdążyć? No powiedzcie mi. Boże. Musiałem chwileczkę zrobić ścięcie, bo mam ustawiony limit nagrania na 25 minut. A i teraz powiedzcie mi, że ja mam to wszystko od nowa robić, nie? Fajnie. Ubisoft, za to kocham. Za to kocham tą grę, naprawdę. No cóż, jak się nie grało z miesiąc, dwa w Assassina, albo dłużej, to potem są takie skutki, ale ja tam jestem zadowolony, że teraz mniej siedzę przy tym kompie, niż robiłem to zazwyczaj. Tak, muszę spamić tym B, żeby w ogóle jakoś nadążać. Bo czas ucieka. O, fajnie, że tu się wspięłaś w ogóle. No, po tej misji skończył odcinek i muszę uważać, bo jeszcze... Boże, co za down. Już tak muszę powiedzieć. Kurde, gorzej się już wspinać nie może. No naprawdę, już gorzej się wspinać nie może. Aha, zaraz to coś mi wykryje. I kiepsko będzie z tego. Dobra, i teraz tam doskocz w ogóle, dotrzyj. No brawo, brawo, skaczesz z niesamowitą mocą, kiedy ja ci tego nie każę robić, ale jak sobie życzy. Ło, prawie byłoby wykrycie, prawie że. No, prawie że. Dobra, teraz nadążyj, no ruszaj, dupsko. Rusz ten zad. I teraz co powinienem zdążyć? No takie 20 sekund. Chyba, że to coś będzie zdolne się spóźnić. Kurde, serio, musiałem tam za drugim podejściem dotrzeć. I ciekawe co teraz. Jestem ciekawy. Brawo! Oj, ci teraz się już pogubili. Moment, najpierw pistolet chcę. Tak jest. Tak jest.
jest podwójny kill. Lagi, lagi podczas walki. O ty. Trochę się też zapomniało tej walki. Kurde ci strzelę. Aaaa! Lubię też te wykończenia z pistola. Uwierzcie, są epickie. Ale dobra, mniejsza z tym. Teraz uwalniamy Uloe. Please, no. A nie, zabijamy. Like you've spared the lives of slaves and laborers you've ripped from their families? Yes, they're not harmed, merely transported to Mexico. Mexico? To what end? I do not know. I am only an advisor. Please, my wife knows nothing. I told her the convoys were for criminals overflowing from the city jail. She is innocent. Allow me to make amends. You? Who knows nothing? I am a man of science. My own southern expeditions required similar tools and manpower. The region is rich with relics, predating even the Mayans. Further, I can offer you this. Whoa. Ciekawe cacko. It can be used to decipher secret documents, like this one. Jeszcze papierek. I will turn my back now and walk away. If you would like to keep your life, you will remove yourself from this continent, never to be seen again. Thank you. Thank you for your mercy. Mercy. This is not mercy. I merely leave you to contend with the arsenal of your own employers. A life of hiding awaits you. Go and wallow in your false freedom. Ten jakiś się zdziwił. Oh. Kobieta to jak dogada, to szczena opada. Dobra, uciekamy. Pogadać teraz z Agatę. Tylko kurde, ona i tak szaleje, nawet jak nie biega. Nie, co tu się dzieje? Trochę inaczej pamiętam tę misję. Gouverneur Ulloa gave me this trophy. Ah, a valuable find. This makes Ulloa's death an incredible victory for the Assassin Brotherhood. I only wish I could have witnessed it myself. Tell me, what were his last words? Thank you for your mercy. What? You mean to say he is free? This is how you choose to prove your loyalty to me? By disobeying my direct order? By letting our enemy run free. My mentor, you are consumed by bloodlust. We share a common goal. Free the slaves, defeat our enemies, impose justice. We now have the tools we need to advance in our mission. I must follow our enemy to Mexico, now. You will do no such thing. If you will not see it, I must follow my own instincts. What is an assassin without discipline? You will regret your insubordination. I'll take that chance. Kobieta wie, co lepiej zrobić. Łysy czarnuszku. Serio, jeszcze jedna cutscenka. Nie męczcie mnie już. Bo chcę już skończyć, serio. Jakoś teraz nie jestem przywiązany do takich dłuższych materiałów. Ale tak jak wam mówię, w weekend wrzucę Eviebota. Teraz już będzie Assassin's Creed Liberation. Jutro może też coś się wrzuci, nie wiem, albo jakieś Pokemońce, albo inne cuda. A w weekend będzie, tak jak mówię, ten cały Eviebot, tak. Serio, z Primo nagrało się tą przefantastyczną 50-minutową gadkę, którą przerobię w jakieś 10-15. Żeby można było się pośmiać z tego. Dobra,
Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że nie zanudzałem teraz. Ale szczerze mówiąc, porównać sobie takie nagranie z Assassin's Creed Liberation pół roku temu, albo nawet lepiej, a teraz, no to, to jest różnica. Trochę więcej komentuję na rzeczy, ale też staram się w ogóle nie uciekać od tematu, więc myślę, że to się jakoś zmienia powoli. No, szkoda, że ta aktywność nie rośnie, mimo tego, że już trochę filmów wrzuciłem, ale wszystko z czasem przyjdzie. Dobra, trzymajcie się, na razie, do zobaczenia na następnych materiałach.